Hej, hej, kochane raczki, nieboraczki. Witam Was serdecznie z horoskopem na październik 2019. Raczki, nieboraczki. Ja tak słyszę, że żaden zamek Was już nie powstrzyma. Ja myślę, że jakieś umocnienie będzie w październiku, kochani. Jakieś umocnienie. Niektórzy. Hmm, Usłyszałam środki nasenne, takie zawieszenie w powietrzu. Takie troszeczkę jakby. Mm, ale to też jest tak, słyszę, naturalne, czyli. Mm, brak snu, z czego może wynikać? Poproszę o podpowiedź. Bo tu tak. Tak, środki nasenne, brak snu, wiecie co. Y <słysza> No, różne mogą być przyczyny. Dla jednej grupy raków widzę sen erotyczny, ale y, uwaga, realistyczny. Realistyczny sen erotyczny, czyli słuchajcie, wyraźnie tutaj y, jest odmiana stanu ducha. Są jakieś takie wrażenia y, uzdrawiające, bym powiedziała. Dla jednej grupy raków, bo nie dla wszystkich, to jest czytanie ogólne. Pamiętajcie. Ale w ogóle, jakaś poprawa takiego samopoczucia. Mam wrażenie, że więcej radości w ogóle w tym miesiącu. Yy, tak, ciężka kurtyna idzie w górę, słyszę, yy, bo yy, zrozumiesz. Co zrozumiesz? Że światło zamienia się na zielone. Aha, no to tak, tak czułam, właśnie, że ten że październik szykuje coś, coś, coś bardziej pozytywnego, coś lepszego, że. A jeszcze te środki na senne, to ja myślę też takim yy, bardziej pozytywnym wydźwięku, bo, być, bo no być może ktoś z was cierpi na bezsenność, no nie wykluczam, że, że to to też może oznaczać, tak? Tu słyszę napisie gorącej czarnej kawy. No, napisie gorącej czarnej kawy. No to wtedy już na pewno nie zaśniesz. <grym> wtedy już na pewno nie zaśniesz. Chociaż wiecie co, znam osoby, które po kawie właśnie zasypiają, śpią lepiej niż przed. Może to jest jakieś rozwiązanie? Bo dziać się będą różne fajne rzeczy. Uważajcie na piątek. Jakiś piątek będzie istotny. Tak usłyszałam, piątek będzie istotny, dlatego że stworzycie grupę dwuosobową, tak słyszę. Tak? Grupę dwuosobową. Może być coś fajnego. Teraz zobaczyłam, jak ktoś skleja dwie połówki ołówka. O! Dwie połówki to też jest nie bez znaczenia, bo yy, tak to jest jakby dwójka splecona w takim uścisku, tak? Ja tu słyszę, że może być na łóżku. No okej, okay, dobra. Ja myślę, że może być dużo erotyki dla jednej grupy raków, że tutaj coś jest na rzeczy, że tutaj yy, coś się może umacniać, coś się może sklejać, może jakiś powrót. lichowie bo raków są tysiące, a historia tutaj opowiadana być może. Jest tylko jakimś tam zarysem o, o głębszych znaczeniach najprawdopodobniej. Yy, tak, yy, bo tutaj jeszcze zobaczyłam, yy, że yy, zobaczyłam takie, wiecie co, yy, osobę, yy, która yy, coś, coś w notesiku takim jakby zapisuje. Jakieś nazwy, jakieś, jakieś, nie wiem, dni, tygodnia, to jest kalendarz, widzę kalendarz. Czyli umawia się na jakieś spotkanie, coś podkreśla, jakieś spotkania, jak coś zapisuje. Pamiętajcie o tym piątku. Ja myślę, że piątek może być istotny z jakiejś przyczyny. Dajcie mi znać w komentarzach na koniec października, może w listopadzie, tak? Czy jakiś piątek miał znaczenie? Bo ja mocno czuję, że będzie miał. Nie wiem dlaczego. Tak tu się mocno tutaj nie tyle pokazuje, bo ja to usłyszałam, ale jak słyszę, to też czasem mówię, używam słowa pokazuje się, tak? Są też jakieś sprawy rodzinne tutaj, ponieważ pokazały, pokazało mi się, pokazał mi się klucz do zamka i wiecie, co często klucz mi pokazuje i z przenośnią. On mi się pokazuje jako czakra trzeciego oka, czyli wiecie co Intuicja będzie na najwyższym poziomie w październiku. Ufajcie intuicji, tak? Być może odnajdziecie coś, co zostało zagubione. W ogóle klucz mi się pokazuje, jak jest coś też nieoczekiwanego. Yy, może kto, właśnie ten piątek będzie nieoczekiwany. Ale, a, ale to jest też otwieranie i zamykanie. Więc zawsze, zawsze... Yy, tak, sprawy rodzinne. Dlaczego? Bo klucz mi właśnie pokazuje... Teraz mówię chaotycznie, bo strasznie dużo mi się teraz obrazów pokazało. Strasznie dużo. Tak dużo, że ja już po prostu nie wiem, od czego zacząć, bo to leci mi teraz. Tak, słyszę klucz, że poczucie wolności. Widzę, że coś, że, że stoisz na takim, niesiesz taki sztandar, jakbyś szedł w pochodzie, wiesz? Takie były kiedyś pochody pierwszomajowe. No i ty właśnie idziesz na czele tego tego pochodu i machasz tym sztandarem, tak jakbyś właśnie ja nie wiem, nie wiem. Wystąpił ponad przeciętność, tak słyszę, ponad przeciętność. Co to znaczy? Że, że gdzieś będziesz widoczny bardziej, tak? Bliźniak też miał podobnie, że będzie bardziej widoczny w tym miesiącu. Ty, tak, będziesz miał większy wpływ na rzeczywistość. Jest tu. Tak, idziesz w tym pochodzie. W dodatku tutaj widzę taki, taki jakby. Nie wiem, ktoś na fortepianie gra, też widzę, tak? W, w ten fortepian jest na takim dużym placu, jakby targowym, yy, i, i ludzie słuchają muzyki, yy, i prawdopodobnie. Yy ja nie wiem, jak to zinterpretować wydaje mi się, że tu może być po prostu jakieś takie, no dźwięki muzyki są kojące, słyszę, czyli ja myślę, że będzie jakiś, jakiś rodzaj ukojenia, y, 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 jakiegoś takiego fajnego zwrotu sytuacji o, klucz, klucz właśnie to też często jakiś punkt zwrotny w życiu, może się coś właśnie, jakieś drzwi mogą się pootwierać inne mogą się pozamykać y, ten ołówek mi się przypomniał, sklejany dwie połówki ołówko, ołówko, myślę, że będą miały znaczenie, no bardzo dużo wiecie co, dużo, dużo rzeczy Weszło. Uch, o Jezus. Za dużo. Czasem jest mało niewiele. Teraz jest po prostu za dużo. Tak dużo, że ja już teraz yy, yy, muszę to jakoś zintegrować, a. Yy, Okej. Okay. Może być znaczące spotkanie. Znowu ten piątek. Tak, piątek, piątek, piątek. Dobra, dobra, koniec, koniec. Robimy rozkład na energię, z którą wchodzicie do października. Biorę karty i lecimy. Raczki. Energia, z którą wchodzicie do października. Oj, zmęczyłam się strasznie. Już jestem zmęczona, a mam rozkład zrobić, który trwa zwykle około godziny. A po prostu ledwo żyję już. Energia, z którą wchodzicie do października. Odwrócona szóstka yy, mieczy. Yy, słuchajcie, bardzo mi ta wizja teraz pasuje. Bardzo, wiecie co? Yy, yy, szykuje się wyjście z jakiejś trudnej sytuacji, i teraz moi drodzy, moje drogie raczki i raczyce, trzeba będzie podjąć jakiś dialog yy, z kimś. Yy, definitywnie też jakieś drzwi pozamykać, gdzieś odejść, może gdzieś się przeprowadzić, ale wiecie co? Jest trudność. W początkach października jest energia pewnych takiej trudności wynikającej z jednakowego oglądu sytuacji to nie z jednakowego twu, twu. z różnic z różnic tak z różnic z różnych punkt, punktów widzenia. dlaczego Bo tu tak tu są dwie osoby na tej karcie Dużo rzeczy tutaj dzieje się w waszym umyśle. mam wrażenie i konieczna będzie jakaś dalsza Podróż, prawdopodobnie, w którą nie będziecie mieli ochoty się udać ze strachu. W kontekście wizji, wizji ja widzę, że nie ma się za bardzo czego bać. Natomiast, natomiast. Wy wewnętrznie jeszcze w, z początkiem października mmm, czujecie się w takim nieco potrzasku, czyli y, wiecie, że trzeba podjąć jakiś dialog w partnerstwie, być może y, nazwać trudności w związku, wyjść w końcu z tego związku albo rozpocząć pracę nad związkiem, czy się przeprowadzić, czy zmienić miejsce. Generalnie chodzi o pokonanie jakichś przeszkód, tak? obecnych trudności, y, zmienić miejsce, może zmienić zawód mnóstwo, naprawdę bardzo mnóstwo różnych rzeczy. Natomiast yy, gdzieś raczki, tutaj typowo w raczej energii są, zamykają się i milczą. O co chodzi? Żeby nie milczeć, żeby się odmilczeć, yy, otworzyć, tak? Żeby wyjść z tej sytuacji. Jeszcze chciałam doprecyzować, dlaczego. Energia początku października jeszcze pokaz, kojarzy się z taką sytuacją, że nic ode mnie nie zależy. tak? A, a ja Ci mówię, że zależy. I jeszcze ta wizja mocno mnie przekonała, że tak, że dużo od Ciebie zależy. Dlaczego tak? Patrz, jeździec był odwrócony, czyli też niechęć udania się w drogę, bo ci się nie chce, bo się przyzwyczaiłaś, przyzwyczaiłaś. Niestety, po prostu ci się mam wrażenie nie chce. Boisz się, za bardzo się boisz. Ja już mówiłam rakowi wiele razy: przestań się bać, przestań się bać, przestań się bać. Dlaczego? Dlatego, że ten strach po prostu powoduje bezruch, bezruch, tak? W karcie jeźdźca masz zachętę do tego, żeby wejść w energię nowości i nowych rzeczy. Yy, ona mi tutaj potwierdza właśnie tutaj niemożność wyjścia z jakiejś sytuacji ale to jest mentalna niemożność to nie jest tak, że ty nie możesz tego zrobić realnie Raku, możesz to zrobić możesz to realnie zrobić ja ci mówię, że możesz wyjść z każdej trudnej sytuacji możesz to zrobić w październiku natomiast w początkach października dopada cię smuteczek yy, po prostu smuteczek związany z brakiem działania dlatego, że tobie się wydaje zaznaczam, wydaje ci się to nie jest prawda, tobie się wydaje, że, że po prostu nie dasz rady, że nie dasz rady wyruszyć, tak? Gdziekolwiek, gdzie tam, gdzie byś chciał. A karty mówią, że trzeba by zacząć po prostu działać. Tu tempo jest kluczem, tak? Kluczem tej sytuacji początku miesiąca jest tempo, nadania tempa sprawom, o których myślisz, tak? Czyli jeżeli miałoby to być, gdyby to miało dotyczyć na przykład związków, trzeba by być bardziej aktywnym, bardziej się zaangażować, tak? Jeżeli miałoby to dotyczyć pracy, też trzeba by po prostu no, zacząć działać, szukać, tak? Bo zbliża się coś nowego, tu jest powiedziane, ale nie ma szansy też jakoś do Ciebie dotrzeć, dlatego że obawiasz się zmian, obawiasz się zmian. W jakimkolwiek miejscu, tak? Czy w miejscu pracy, czy gdzieś tam indziej. W miłości też mogą być nowe możliwości, czy nowa osoba. Natomiast, no, jeżeli, jeżeli tutaj nie, nie zakończysz też jakichś starych spraw, starych związków być może, bo tu jest też karta zakończenia, tak? Albo reanimacji tego związku, jeżeli jest możliwość rozpoczęcia pracy nad związkiem, albo, albo definitywnego zakończenia. Natomiast to jest jakby w zatrzymaniu i braku aktywności, natomiast trzeba tu jednak zaktywizować wysiłki, tak, żeby, żeby ci się zaczęło chcieć, żeby ci się w ogóle zaczęło chcieć. Bo ja mam wrażenie, że no niestety tutaj. Brakuje, brakuje. Poza tym, tak, jeżeli czekasz na jakąś wiadomość, informację, to tu prawdopodobnie nie nadejdzie. W początkach października przynajmniej nie nadejdzie. I, i to wiesz, to to jest Twoja energia blokowania. Ty po prostu jakby to blokujesz, tak? Blokujesz i yy, mówię. Trzeba by działać błyskawicznie. Jeżeli nie zadziałasz błyskawicznie, coś może przeciągnąć się aż do stycznia, tak? Przyszłego roku. Więc jeżeli na przykład planujesz zmianę pracy, a teraz tego nie zrobisz, to znowu zaczniesz podejmować jakieś wysiłki czy, czy, czy sytuacja cię do tego zmusi yy, od stycznia przyszłego roku. Czy dobrze? Nie wiem, czy dobrze. W każdym razie tutaj po, po, po początek października pokazuje się, że. Hmm, że coś jakby jest w drodze, tak? Wisi nad tobą jakaś nowość, coś nowego ma się pojawić w twoim życiu, natomiast jest to blokowane poprzez yy, zatrzymywanie starego, tak? Tkwienie jeszcze w starych jakichś schematach. Brak odpowiedzi też nie przychodzi w różnych sprawach urzędowych, prawnych i tak dalej. Jeszcze nie. Z początkiem października nie. Zobaczmy, jaka jest twoja pozycja wobec tego w październiku. Zobaczmy. Jaka jest, Raczku, Twoja pozycja w październiku? Bo to jest energia ogólna, tak? Twoja pozycja w październiku. No i bardzo fajnie, bardzo fajnie. Energia jest taka jakaś właśnie blokująco-powstrzymująca rozpoczynanie czegoś nowego albo wychodzenia ze starego czy z A tutaj widzisz, masz pokazana y, swoją pozycję... Y, Taką um, silną. Silną to znaczy, że Ty jesteś w stanie szczęśliwie doprowadzić do końca wszelkie plany i zamierzenia. Więc mimo energii ogólnej, blokującej wokół Ciebie, bo to nie musisz być Ty, bo Ty możesz coś powstrzymywać, ale jednocześnie to powstrzymywanie um, może być taką energią zewnętrzną, tak? Niekoniecznie musi dotyczyć Ciebie, ponieważ Ty pokazujesz się tu zupełnie inaczej. Pokazujesz mi się tak, jak było w wizji. Czyli jedna część raków. Yy, w sytuacji zabawy, erotyzmu, czerpania przyjemności z życia, tu są plany, tu są rozmowy w tej karcie, tu są uroczystości, tu jest dużo wdzięczności, tu jest wyzdrowienie, jeśli chodzi o, o wcześniejsze jakieś problemy zdrowotne, tak? Dużo szczęścia też w miłości, a właściwie w romansie, bo to niestety często jest karta trójkąta, więc o tym pamiętajmy, tak? Jest taki aspekt, więc o tym mówię. Generalnie. No, pozycja Twoja. Jeżeli jesteś w trójkącie, to ją po prostu utrzymasz. Jeżeli chcesz wejść w taki układ, to jest szansa. Pytanie tylko, czy chcesz, tak? Yy, inna grupa raków yy, to jest po prostu yy, zabawa, yy, taka yy, zabawa, ale pewien, pe, pewien też nadmiar. I tutaj karta troszeczkę też ostrzega przed nadmiarem, że możecie się za bardzo w tej zabawie yy, rozbujać, tak? Niemniej jednak yy, karta ma wydźwięk pozytywny, yy, więc. Yy, ja myślę, że pozycja w październiku jest niezagrożona, tak? Inna grupa Raków z kolei yy, może liczyć na yy, jakąś finalizację projektów i celebrowanie, celebrowanie, tak? Celebrowanie sukcesu. Yy, celebrowanie sukcesu, czyli pomimo tych wszystkich przeszkód może być i tak, jest taka opcja w, w kontekście tych trzech kart. Yy, że yy, doczekacie się, tak, przyjazdu długo oczekiwanej osoby, nadejścia tej osoby, albo informacji, albo ważnego listu, itd., itd. Z początkiem października ta energia jest blokowana, natomiast później, w ciągu miesiąca, wiele spraw może się wyjaśnić i może być powód do celebrowania sukcesu. Także wygląda to całkiem przyzwoicie. Jeszcze doprecyzujmy to szczęśliwe zakończenie planów. I twoja pozycja w październiku. Dlaczego trójka, trójka kielichów? Bo widać, że będzie powód do celebry. Może ktoś będzie miał imię, te urodziny, to nie, ale imieniny być może tak, bądź jakaś uroczystość rodzinna się szykuje. Yy, być może, być może. Tutaj jest dużo obfitości w, w tej karcie. Dużo obfitości, więc ja myślę, że pozycja Twoja jak najbardziej jest niezagrożona, bo ona wynika też z Twojej siły. Ja myślę, że rzeczywiście niektóre drzwi się pootwierają, a inne pozamykają. Jest to bardzo, bardzo możliwe w październiku, ponieważ po pierwsze masz powód do radości, więc siłą rzeczy za bardzo powodów do smutku nie będzie. Albo gdzieś tam zostanie to zniwelowane przez pozytywne wydarzenia. Mam wrażenie, że będzie ich więcej, bo skoro jest powód do celebry, to znaczy, że będziesz w dosyć dobrym stanie ducha i umysłu, więc fajnie. I tutaj, wiesz, co tutaj jest na tej karcie? Po prostu pokazana osoba, która zostaje też matką, tak? Więc być może powodem do świętowania. Czy powodem do jakiejś uroczystości jest zostanie matką, czyli po prostu jakiś taki kontekst rodzinno-domowy tutaj się y, pokazuje, tak? No być może ktoś się spodziewa, a, a jeżeli, nie, jeżeli nie, jeżeli jesteś kobietą dojrzałą, y, to wtedy y, tutaj jest ci pokazana y, pomoc ze strony przyjaciół. Ewentualnie świętowanie w gronie przyjaciół, tak? Zresztą ta karta i ta pokazuje też przyjaciół, czyli nie będziesz sama, tak? Będziesz po prostu tutaj miała powód do radości i jest tutaj jakiś powód, właśnie do świętowania wspólnie z przyjaciółmi, z bliskimi osobami. Także pozytywny wydźwięk. Czyli generalnie pozycja Twoja wygląda dobrze, tak? Wygląda dobrze. Zobaczymy. Jakie z głów co płynie z otoczenia co płynie wobec tego z otoczenia co płynie z otoczenia bo być może ty będziesz zapraszała do domu gości to też niewykluczone. co płynie z otoczenia z otoczenia znowu energia zabawy i propozycji tu trzy kielichy twoje Jeden kielich tutaj nęcenie jakąś propozycją, wiesz co, ja bym powiedziała, że faktycznie jest zaproszenie na imprezę. No po prostu szykuje się impreza, tak? Dla raków. I zaproszenie na imprezę. To jest też karta dziecka bądź młodzieży. Czyli rzeczywiście, dziecko w rodzinie, nowonarodzone, albo jakieś imieniny urodziny tego dziecka, albo w ogóle jakieś wydarzenia związane z Twoimi dziećmi, z jakimiś uroczystościami wokół dzieci, albo. Zaproszenie albo romantyczne spotkanie, które w dodatku będzie czymś świeżym i nowym, mam wrażenie. Tu ten jeździec, tu jakieś zmiany. Tu mamy, może być kobieta dojrzalsza, starsza, natomiast mężczyzna może być młodszy, albo przynajmniej w takiej młodej energii. Może tu dojść też do romantycznego spotkania po prostu dwojga osób, tak? Niewykluczone, że erotycznego, właśnie. Niewykluczone, tak jak było w wizji. Zobaczmy wobec tego, jakie jest główne wyzwanie dla Ciebie w październiku, tak? Główne wyzwanie, tu z innej talii wezmę z innej talii. Główne wyzwanie dla raka w miesiącu październiku cesarz. Więc tutaj trzeba będzie skoncentrować się na Yy, to są kwestie związane z władzą i z autorytetem. Wiesz, czyli z budowaniem może własnego autorytetu, albo w związku, albo w rodzinie, albo w pracy jakkolwiek. Chodzi o to, że tutaj otwierają się drzwi yy, jakby Twojego yy, królestwa sukcesu i bezpieczeństwa, sukcesu i bezpieczeństwa. Tu świętujesz też sukces. Tu świętujesz sukces. To jest też karta obfitości. Tu jest propozycja, więc słuchaj, może być takie wyzwanie główne w październiku, polegające właśnie na yy, czymś nowym, bo tu też jest jakaś nowość. Także być może pojawi się jakaś nowa propozycja, a być może rozpoczniesz pracę gdzieś w nowym miejscu, albo spotkasz nowego partnera, albo do, dojdzie do reaktywacji starego związku na nowych zasadach, i, i, i tu masz powiedziane, że. Jest tutaj taka możliwość budowania czegoś bezpiecznego, ale to, jest też na, to jest, ale to jest pozycja wyzwania, więc to może być dla ciebie dużym wyzwaniem, tak? Dużym wyzwaniem doprowadzenia też do końca pewnych spraw bądź, bądź interesów, takiego odzyskania zaufania do siebie, bo widzisz, a, ale w ogóle to może być dawny narzeczony powracający, więc zawsze tutaj należy o tym wspomnieć i to może być sporym wyzwaniem dla Ciebie, tak? Czy przyjąć, czy nie przyjąć, zwłaszcza tu w tej karcie dylematu na początku. Może być ktoś powracający z przeszłości, były narzeczony, chłopak, był, czy były mąż nawet, bo karta cesarza to jest też karta męża, nie zapominajmy, tak? Albo będzie propozycja małżeńska i to też może być wyzwanie. Niewykluczone, że ktoś tutaj wyjdzie z propozycją małżeńską dla jeszcze innej grupy raków, tak? I to też może być spore wyzwanie, bo do tej pory mogłaby być to forma zabawy, romansu, a tu nagle okaże się, że, że kto wie, no może coś poważniejszego się z tego da zbudować. W każdym razie, najogólniej powiem tak, wyzwaniem będzie zapewnienie sobie sukcesu i bezpieczeństwa w tym miesiącu, tak? Doprowadzenie planów do końca w takim bardziej prozaicznym wymiarze, czyli doprowadzenie jakichś projektów, planów do, do, do końca, tak? Do końca. Jeszcze doprecyzujmy tę pozycję wyzwania, dlaczego tutaj pojawiła się karta. Cesarza ma pozycji wyzwania. To może być też ktoś z podznaku barana, pamiętajcie. Jakiś baran może być dla was niemałym wyzwaniem w tym miesiącu, bądź osoba silna i autorytarna. Mąż, ojciec albo szef przełożony w pracy może mieć wymagania wobec was dosyć duże, albo wam coś zaproponować, a wy właśnie nie będziecie wiedziały, na ile to jest. Yy, czy ta rybka rzeczywiście jest złota, czy to ty, 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 tylko takie tam pisane palcem na wąże. Tutaj pojawia się karta węża, to może być wyzwanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o byłego partnera, słuchajcie. Wiecie dlaczego? No bo wąż jak to wąż, nie? To jest karta yy, yy, spraw takich trochę poukrywanych, nie do końca wszystko jest takie jasne i oczywiste. Więc, jeżeli by chodziło o kogoś powracającego z przeszłości, z przeszłości, jeśli to miałby być dawny narzeczony, to tu masz powiedziane, że wiąże się to z jakąś stratą albo rezygnacją z czegoś. Być może z tego trójkąta, ale to ja myślę, że on bardziej by musiał zrezygnować, nie ty. Bo tu cesarz może być uwikłany w trójkąt, nie ty. W każdym razie, słuchaj, no wąż jest, zapowiada jakieś komplikacje bądź oszustwa, trzeba by mieć się tutaj na baczności, tak? Yy, to jest okrężna droga dochodzenia do prawdy, czyli krótko mówiąc, yy, no kłamstwo, jest to jakiś rodzaj pułapki. Mężczyzna, który się tu w tej karcie pojawia, w karcie cesarza, jest dla ciebie dużym wyzwaniem w październiku, dlatego, że obok karty węża pokazuje mi mężczyznę zwodzącego i prowokującego tak. On ma zdolność zauroczenia swojej ofiary taki sprawny jak akrobata. No i teraz widzisz, jeżeli intencje są nieszczere, a widać, że tak, to ja bym tego byłego nie przyjmowała w tym układzie, tak. W tym układzie nie. Jeżeli sprawy y, dotyczyłyby pracy, y, to może być tutaj y, oferta taka, y, że y, y, odebrana Ci zostanie część y, jak, obowiązków, tak. Część obowiązków, ale to dlatego, że ty możesz wejść też w ten, na tę pozycję cesarza, bo tu masz, pamiętaj, powody, powody do, do celebrowania, czyli mo, może ci zostać zaproponowane wyższe stanowisko w pracy i rezygnacja z czegoś mniejszego, tak? Z czegoś, co było wcześniej, coś, co, co wiązało się z niższymi dochodami. Może być też taka opcja, tak? Ale jeżeli chodzi o, o, o mm, dawnego powracającego, uważałabym: zobaczmy dalej. Twoje nadzieje i obawy w październiku. Twoje nadzieje i obawy w październiku. Twoje nadzieje i obawy w październiku. Odwrócona siódemka mieczy. To ja myślę, że bardziej nadzieję masz, że osoba powracająca y, jednak y, szuka u Ciebie pomocy, y, bardzo jest od Ciebie uzależniona i wraca do Ciebie, bo Cię kocha. Yy. I wiesz co, możesz mieć rację, że przychodzi po pomoc, bo jest osobą słabą tak naprawdę. Jest tu niedocenianie przeciwnika w tej karcie, a przychodzi zawsze w siódemce mieczy, żeby ukraść, żeby ukraść energię, pieniądze, uczucia, bo w tej karcie to jest karta złodzieja, tak? Ona się wprawdzie odwraca, co tylko pokazuje, że, że utracisz wiarę w siebie i, i, i przy okazji utraty zaufania do tej osoby, utracisz zaufanie do samej siebie, że jednak nie bazowałaś na intuicji, tak? Intuicja ci podpowiadała: Nie przyjmuj, a ty przyjęłaś, więc to jest po prostu takie ostrzeżenie. Bo to jest obawa, i w dodatku wiesz co, masz rację. Mówię, dawniej powracający, no niestety. Zresztą pierwsza karta energetyczna w październiku pokazuje mi tutaj, że trudno ci podjąć decyzję, a prawdopodobnie były takie trudności, że trzeba by z tego związku wyjść, tak? No i teraz, właśnie, czegokolwiek by tutaj sytuacja nie dotyczyła, to jest tu właśnie jakiś taki, jakaś trudność z wyjściem z czegoś, tak? I to może być to właśnie, I to może być właśnie to, yy, że po prostu ktoś tu powraca, yy, ale no znowu, żeby ci wykraść, tak, coś, twoją energię, czas, uczucia, emocje, bo on się tym żywi, no, no żywi się, jest podstępny tu w tej karcie, tak? Żywi się tym, inaczej nie potrafi postępować. Jeszcze chciałam doprecyzować, Dlaczego tutaj pojawiłaś się w obawach? No, bo oczywiście to nie jest nadzieja, no bo to, to jak to może być nadzieja, prawda? Aha, i wiesz, co to jest jeszcze nagroda za wypowiedziane kłamstwo? Czyli, jeżeli cesarz powracający yy, powie jakieś kłamstwo, yy, czy kłamstwo zapewniające o, o jego uczuciach, o miłości, yy, to ty możesz go nagrodzić, jeśli w to uwierzysz, tak? A wiesz, jak go możesz nagrodzić? W sypialni na przykład. Dlaczego tutaj ta odwrócona siódemka mieczy? No trójkąt, kochana. Masz dwa razy trójkącik i to może być też Twoja pozycja. Wiesz, jaka może być Twoja pozycja? Tu się odsłania inny aspekt w rozkładzie. Znowu trójkąt w kochankach, bo będziesz kochanką, będziesz tą trzecią. Nic się nie zmieni, cesarz po prostu się nie rozwiedzie, bo to jest też człowiek, który jest mężem i ojcem, więc uważaj, uważaj. Tu masz ostrzeżenie, tu w tych czterech kartach masz ostrzeżenie, tak? Możesz przyjąć ten kielich z tombaku, możesz się pobawić, jeśli chcesz, ale pamiętaj, że będziesz w październiku tą trzecią, tak? W związku. Po prostu kochanką będziesz. Tu jest jeden mężczyzna, dwie kobiety, tu jest jeden mężczyzna, dwie kobiety, tu jest mężczyzna żonaty, i tu jest ymm, niestety w tej karcie i w tej oszustwo, tak? Oszukiwanie, mamienie swojej ofiary, mamienie, takie prowokacyjne mamienie, erotyczno-seksualne, zdecydowanie. No, dużo obietnic też, być może. Mówię, to jest jedna grupa raków, tak, jedna grupa raków. Yy, inne po prostu um, powinny w ogóle uważać na taki aspekt pomocowy. Jeżeli ktoś do Was przychodzi yy, i poszukuje pomocy, yy, to, to jest taka kwestia uzależniająca się. Dzieci mogą przychodzić do Was po pomoc, yy, bo nie potrafią na przykład funkcjonować samodzielnie, będą przychodzić po pieniądze na przykład. Może być taka opcja i w dodatku oszukiwać Was, tak że na coś innego potrzebują, na przykład na naukę, a oni na używki wydadzą. One, one wydadzą na używki, na przykład. Mówię, to jest tylko przykład. Siły, które kierują obecnymi wydarzeniami, może być może z przeszłości. No tak, takie zaślepienie. Jesteś, Raczku, raczyco zaślepiona. Ta osoba tutaj Bada po omacku grunt. Jest niewidoma, nie widzisz. Nie widzisz wszystkiego, tak? Być może nie wiesz, że ten mężczyzna jest w związku z drugą kobietą. Możesz tego nie widzieć. Jeśli wiesz, to jakieś inne sekreciki tam jeszcze mogą wchodzić w grę. Albo dzieci cię oszukują, albo partner cię oszukuje. Generalnie pokazuje mi się w rozkładzie dużo oszustwa, jak to się ma do wizji, że będzie lepiej. Pojęcia nie mam. Lepiej może będzie, bo odkryjesz, wiesz co możesz odkryć? Możesz poodkrywać te wszystkie kłamstwa i po prostu yy, i skończyć z tym. Tu nie mogłaś skończyć z czymś, a teraz skończysz, bo pokazał mi się też klucz: zamykanie i otwieranie drzwi, tak? No tak, jedne drzwi się mogą otwierać do gorącego romansu, inne się mogą zamykać. No, tu opcji jest bardzo, bardzo wiele, ale gdzieś w tym wszystkim jest rodzaj takiego. Wiesz co, nie, to jest sprawa z przeszłości, to czego nie, nie widziałaś wcześniej, tak? Po prostu jakiś rodzaj niedoinformowania. Tu coś było ukryte. Być może w październiku to wyjdzie na ja. Jest, jest szansa, jest szansa. Doprecyzujmy tę kartę. Siły, które kierują obecnymi wydarzeniami. Zobaczmy, dlaczego Czwórka Mieczy, skąd tutaj to. Błądzenie po omacku. No strata znowu. Karta znowu straty. Ktoś ci tam wyjadał, tak? Wyjadał, wyjadał ten, bo tutaj tak, ser, to jest karta straty. Tu myszy wyjadają ser i zostaje taka produkt nieświeży wybrakowany. No być może ten mężczyzna to produkt nieświeży i wybrakowany. No tak, 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 tak go zobaczyłam jako taki zepsuty ser nad, żarty przez myszy właśnie tutaj. Spustoszenia, plagi i zarazy, wiesz? Spustoszenia, plagi i zarazy. Yy. I to kieruje obecnymi wydarzeniami. Po prostu jakaś osoba najwyraźniej wgryza się we wszystko, co napotyka, wiesz? I niszczy konstrukcję. Być może konstrukcję małżeńską, rodzinną, finansową. Tu jest dużo, dużo lęków i napięcia. Więc ja bym powiedziała tak, bo tu jest poczucie straty, zmartwienie, tak? Może być też choroba. Więc to, co ma wpływ na dzień dzisiejszy, na to, co się teraz w październiku będzie działo, to jest jakiś upływ terminu, wiesz? Ktoś po terminie wybrakowany wraca z czymś, z jakąś propozycją, albo pogarsza się stan, pogorszył się stan zdrowia, bo to jest też korozja, pogorszenie stanu zdrowia, czyli pogorszył się stan zdrowia w przeszłości. Słuchaj, wszystko co działało na ciebie kiedyś wyczerpująco, teraz jakby znowu będzie chciało otworzyć swoje drzwi, ale ty, ty yy, nie będziesz chciała tych drzwi otworzyć, też ja widzę, tak. Yy, ale jest taka grupa raków, które niestety mimo wszystko, że, 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 że wiedzą, że zrobią źle, to i tak otworzą. Tylko muszę ci powiedzieć, że to będzie strata czasu, bo to jest strata czasu i wyczerpywanie Twoich zasobów. Więc jeżeli możesz. Na ostrzeżenie masz, to nie otwieraj ponownie tych drzwi, dobrze? Nie otwieraj. Jeszcze tu jest powiedziane tak, jeśli chodzi o zdrowie, jeśli masz jakieś blizny, przebarwienia, warto to przebadać. OK? Na czym się koncentrować w październiku, by osiągnąć upragniony cel? Myśl teraz raku o swoim upragnionym celu. Zobaczmy, co ci w tym może pomóc. Na czym się możesz, powinieneś, możesz koncentrować, by ten cel upragniony osiągnąć. Na odwróceniu ósemki tych pucharków, tak? Tutaj jest otwarcie bramy i wychodzisz. Nie otwieraj tej bramy. Tu ponownie ci się mówi: Nie otwieraj tej bramy. Nie otwieraj tej bramy. Po prostu nie otwieraj tej bramy. Mm. Możesz ruszyć w coś nowego, oczywiście, pod warunkiem, że rokuje, tak? Jak zawsze. Pytanie tylko, czy rokuje, bo tu widzę pewne osoby czy zdarzenia yy, są tak no, nie bardzo rokujące. Dużo podtekstów erotycznych, bardzo kuszących, bardzo. Ze skutkami w postaci dużych strat, więc warto by się zastanowić, sobie wyważyć przyjemność kontra, kontra minusy tej sytuacji. Mówię, wszystko zależy od ciebie, zawsze, tak? Zawsze, zawsze to Ty masz decydujący głos. Karty pokazują tylko pewne. Pewien zarys sytuacji, ewentualnie zagrożenia. Tu masz zaniechanie planów w tej karcie, odwrócenie się od sytuacji, różnego rodzaju, by poszukać czegoś, co, co sięga głębiej, czegoś lepszego, tak? W każdym razie o ile Przyjaciele na przykład w środowisku pracy mogą być dosyć sympatyczni. O tyle powracający, tak zwani w cudzysłowie, przyjaciele, tak, yy, nadszarpnęli ci albo zdrowie, albo twoje konto. Yy, dzieci tak mogły też zrobić, tak. Kochanek, partner, ktokolwiek. Nadszarpnęli jakiś Twój stan posiadania albo poczucie bezpieczeństwa zostało zagrożone. I teraz. Yy, tu jest ci powiedziane, że cel, który chcesz upragniony osiągnąć, prowadzi prze, przez yy, odzyskanie bezpieczeństwa. Czyli słuchaj, otwieraj bramę tylko przed tymi przed tymi, którzy są szczerzy, dosło, dokładnie, a zamykaj przed tymi, którzy ci oferują ten kielich z tombaku, który nie jest złoty. Yy, I ten, który ci o, przychodzi wyjadać tutaj. Wyjadać, pozbawiać cię czegoś, tak? Umniejsza twój stan posiadania, twoje poczucie bezpieczeństwa, twoje poczucie yy, bezpieczeństwa emocjonalnego, finansowego, jakiegokolwiek, jakiegokolwiek. Sprawy ukryte i niespodzianki, czego być może nie wiesz, nie widzisz, nie spodziewasz się, zobaczmy. Sprawy ukryte bądź niespodzianki. Co tu mamy? Sprawy rodzinne, sprawy domu, tak? Może, mogą być to sprawy związane z dziećmi, mogą one być tutaj przyczynkiem do jakichś sytuacji takich nieciekawych, choć niekoniecznie. To jest też no, drzewo geonologiczne, czyli znak pewnej takiej trwałości. Może być tak, że nie spodziewasz się, że na przykład ten powracający, może miałaś nadzieję, że, że, że nie będziesz trzecia w związku, tak? Trzecią osobą. To tu jest pokazane, że, że, że nie, że po prostu w, y, y, tu się nic nie zmieni, raczej nie ma szans. Y, małżeństwo y, tego pana jest trwałe, nie do podważenia i, i no, nie do ruszenia. Natomiast, jeżeli nie masz takiego dylematu. Generalnie koncentrujesz się na wzroście i rozwoju zawodowym bądź coś chcesz zmienić w swoim życiu rodzinnym, tak? Ale to, co, o, o czym mówiłam wcześniej, nie ma miejsca w Twoim życiu, to tutaj masz długowieczność i wytrzymałość, tak? To znaczy, że w zasadzie wiesz, co może być niespodzianką, może być wzrost i obfitość po prostu. Tego się możesz nie spodziewać. Także paradoks, paradoks będzie polegał na tym, że mimo tych strat w przeszłości, bo to jest przeszłość, tak? To jest przeszłość. To ja te karty wyciągnęłam na przeszłość, na, na, na siły, które y, mają wpływ na dzień dzisiejszy. Te straty, to niewidzenie pełnego obrazu, tak? Pewna nieudolność, y, pewien tak naiwność. To było w przeszłości. Natomiast teraz, co masz pokazane, teraz masz pokazaną, y, pokazaną obfitość. Obfitość, tak? Taką dobrą życiową energię, tak? Rozwój to jest cykl regeneracji. Możesz się nie spodziewać, że się pięknie zregenerujesz po tym wszystkim i po prostu. Też, że nawiążesz dobre relacje z rodziną i z przyjaciółmi. To może być niespodzianka, tak? Tak się może stać. Tylko pamiętaj, otwieraj bramę bramy również swojego serca przed tymi, którzy na to zasługują, a zamykaj wobec tych, którzy zawiedli Cię w przyszłości, bo widać, że Cię w przyszłości zawiedli, tak? Czegoś Cię pozbawili, nadszarpnęli Twoje zdrowie być może też. Yy, więc. Yy... Tutaj masz takie zalecenie, żeby po prostu właśnie umacniać i wychodzić naprzeciw sytuacjom pewnym, pewnym, pewnym i bezpiecznym, tak? To, co budzi Twoje wątpliwości. I, I wydaje ci się niepewne i niebezpieczne, to intuicja ci dobrze podpowiada. Dokładnie tak jest. To jest wtedy właśnie niepewne i niebezpieczne. Jeżeli tak myślisz, jeżeli czerwone lampki alarmowe się zapalają, fruwają w powietrzu czerwone chorągiewki, to tak, to masz rację. To znaczy, że tak jest. Jeżeli nie odzywał się przez trzy lata, teraz się odzywa i ty myślisz sobie, przychodzi pewnie teraz po coś, bo ode mnie czegoś potrzebuje, chce mnie wykorzystać, to dobrze myślisz. To tak jest. Albo na przykład jest na co dzień, tak, ale też nie ma go przez dwa dni milczy, a ty się zastanawiasz, czy wobec tego nie obchodzę go w ogóle, skoro przez dwa dni nie odpisywał na moje SMSy, takie często mam pytania w prywatnych czytaniach. Ty ja ci mówię, tak, dokładnie jest tak, jak myślisz. Dokładnie jest tak, jak myślisz. Mężczyzna, któremu zależy. Yy to wiesz co, nie ma na, na, na tutaj żadnych przeszkód, żeby się z kobietą skontaktować e, on przepłynie wpław, słuchaj e, wzburzony może, jak będzie chciał do Ciebie dotrzeć to jest to, to nie ma, praca nie jest wymówką nic nie jest wymówką e, po prostu, jeżeli stosuje jakieś uniki, wymówki to znaczy, że jest dokładnie tak, jak myślałaś masz wątpliwości? i Słusznie, że je masz więc się zastanów, tak? Yy, dobra, yy, w każdym razie tutaj yy, niespodzianką może być też powrót, mimo wszystko, dla ciebie, kogoś z przeszłości, dlatego że drzewo łączy się też ze sprawami z przodkami i z, z, ze sprawami minionymi, z przeszłością, niestety. I to jest ten negatywny yy, aspekt w, w tym kontekście, dlatego że jeżeli nie chciałaś yy, wznowienia, na przykład, yy, relacji z przeszłości, to jest mimo wszystko tutaj szansa na to, że, że, że będą jakieś próby tak reanimacji, przynajmniej z tej drugiej strony. To może być niespodziewane. Natomiast co jeszcze? Ja myślę, że warto tutaj po prostu też zapuszczać korzenie i tworzyć silne podstawy, tak, silne, silne podstawy. I w zasadzie tyle, no zobaczmy, jaki jest klucz do, do mm, uzyskania dostępu do spraw, które, które, które chcesz, albo do sytuacji, które chcesz opuścić, dobrze? Bo to będzie bardzo istotne w październiku. Klucz, by uzyskać dostęp do sytuacji pożądanej, lub jeśli ci nie służy, aby tę sytuację opuścić. Rozwiązanie, klucz. Klucz. No dokładnie, wyjaśniać wszystkie sprawy. Zobacz, w przeszłości coś było niejasne niewidoczne badałaś grunt pod nogami, byś się a mało co się nie wywróciłaś. Ja myślę, że się nawet wywróciłaś i potłukłaś. A tutaj masz powiedziane, że kluczem do rozwiązania jest prawda. To jest miecz prawdy. Prawda. Prawda czasem boli, tak? Prawda czasem boli. Ale prawda jest tylko jedna. Nie ma dwóch prawd, trzech czy dziesięciu w danej sprawie. Jest jedna prawda. Jest jedna prawda. Albo ktoś mówi prawdę, albo ktoś kłamie. Hmm. Takie wiesz, yy, mataczenie. O, dokładnie, ściemnianie, bo tu mamy ściemnianie. Tu też jest ciemno, ta lampka tutaj jest zapalona w ciemnej piwnicy, tak. Yy, tak, to, to takie ściemnianie. Tu masz błysk prawdy, o. Masz błysk prawdy, masz tutaj powiedziane w Asie Mieczy, że, że, że właściwie tutaj kluczem do rozwiązania twojego dylematu, czy opuszczenia jakiegoś związku, czy miejsca pracy, wyjścia z tej sytuacji, tak? Czy, czy, czy... to jest po prostu przyjrzenie się prawdzie, tak? Tak, tak jak rzeczywiście. Rzeczywiście jest. Tu otwierają się drzwi yy, życia codziennego i muszę Ci powiedzieć, że yy, jest szansa na stworzenie naprawdę coś nowego w Twoim życiu, ale opartego o prawdę, wyłącznie o prawdę, wyłącznie. Yy, ponieważ wcześniej tutaj było widać zarys jakichś sytuacji skrajnie egoistycznych. Yy, tutaj już na to miejsca nie będzie i nie będzie przyzwolenia na to, mam wrażenie z Twojej strony, tak? Więc rozwiązaniem, jeżeli tylko tego zechcesz, jest prawda, tak, jest prawda. Ja myślę, że Ty tę prawdę w październiku, yy, jeśli nie znasz, to poznasz, to poznasz, a jeśli już ją znasz, to za głosem prawdy trzeba pójść, czyli Czyli co? Tu jest też rozmowa pokazana, bo miecze to słowa, tak? Słowa, które czasem mogą zaboleć. No, być może takich ostrych i raniących słów będziesz musiała użyć. Zresztą karty ci to zalecają, jeśli chcesz opuścić jakąś sytuację. Dobrze, przesłanie, zobaczmy. Raczki. Raczki, kochane, zobaczmy przesłanie dla raczusiów na październik. Co tutaj karty chcą raczką powiedzieć? Medytacja. Medytacja. Ona się ostatnio często pojawia w rozkładach. Też wskazuje na jakieś zakończenia, jednak łącznie dziewiątka. Tu w tej karcie medytacji macie powiedziane, żeby właśnie nie uciekać od życia, tak? Nie odcinać się, nie żyć totalnie, bo tutaj medytacja jest taką totalnością, tak? Takim, takim właśnie niepowierzchownym, bo tu jest taka, tu w tej karcie była powierzchowność w przyszłości, tak? te kwestie zabawowo-romansowe są takie powierzchowne a, a tyle straciłaś tak w swoim życiu czy straciłeś z tego powodu z powodu tej powierzchowności więc tu jest zalecenie do tego, żeby wejść głębiej w tę twoją prawdę, tak czy w ogóle w prawdę na temat sytuacji, jest jaka jest no, jest jaka jest i trzeba tą prawdę zgłębić totalnie, medytacja jest odczuwaniem totalnym tak Natomiast taka powierzchowność oddziela cię od prawdy, oddziela cię od prawdziwego życia, więc masz być uważny, uważna, uważna, tak? Nie tworzyć różnicy między rzeczami, jest tu powiedziane, że coś jest błahe, coś innego jest bardzo duchowe, zwracać uwagę, bądź staranna. I, i, i tutaj w, po prostu musisz pamiętać o tej przemianie takiej alchemicznej. Że być może w, zdarzają się takie cuda, tak? że metal przemienia się w złoto. Ale w obliczu prawdy może się okazać, że tombak jest tylko tombakiem, i w złoto się nie przemieni. I w złoto się nie przemieni. Tu jest też powiedziane, żeby tak właśnie od życia nie uciekać, żeby, żeby, nie, żeby tak totalnie po prostu zaistnieć w tym miesiącu. Totalnie to znaczy. Yy, nie na pół gwizdka, tak? F, 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 f. Po prostu zaangażować się w całości ca całą sobą, całym sobą w rozwiązanie swoich problemów, tak. Ten miecz jest totalny. Miecz prawdy jest totalny. Tu nie ma wiesz, że a może, a, a może jednak, a trochę, a zobaczymy. Nie. 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 On przecina, on albo coś odcina, tu jest podjęcie decyzji, tak? Owszem, tu może zrodzić się coś nowego, tu powstaje jak, jakaś nowa idea. To wszystko jest możliwe. To wszystko jest możliwe, natomiast yy, trzeba tutaj taki mieć właśnie stosunek medytacyjny do tego, yy, uspokoić się, wyciszyć i być może gdzieś odpłynąć, tak? Na spokojne wody. Ale sytuacja będzie tutaj rzeczywiście wymagała totalnego i, i prawdziwego zaangażowania się w sprawę, o którą pytasz. To wszystko, kochane raczki. Życzę Wam pozytywnego Października, mądrych y, wyborów y, i totalności. Trzymajcie się. Pa.